5, 6, 7 i... Ugrupowania terrorystyczne maszerują na europejskie granice zewnętrzne, a greckie pakiety ratunkowe ledwo to wytrzymują. I obiecane ożywienie w gospodarce to tylko pomyłka w zapisie liczb. Za to teraz przedstawiciel rządu odwiedza klinikę, gdzie umieszczono chorego zarażonego wirusem Ebola. Tylko nikt nie widział, jak usuwano chorych z korytarza, także dwóch pacjentów zmarło na skutek tej wizyty i ogólnego pośpiechu. Opinia publiczna oddycha z ulgą z powodu podwyższenia standardów higienicznych. Cały kraj się burzy. Złożono odwołania. A! Na Morzu Śródziemnym to nie statek. W ostatniej chwili udało się zapobiec zamachowi na amerykańskiego prezydenta. Młodzi ludzie wysyłają sobie filmy pokazujące obcinanie głów przez meksykańskie kartele narkotykowe. Odgłos, który powstaje, gdy płuca tłoczą powietrze z dróg oddechowych jak do krzyku. Ale człowiek nie może, bo jest pozbawiony strun głosowych. I ciepłe powietrze przepływa, tylko nie zmieniając się w głos. Tylko w bezsensowne harczenie. Pozostaje młodym ludziom na zawsze w głowie. Chociaż twierdzą, że woleliby więcej zbliżeń. Pewna tancerka kręci się sama na scenie. Robi obrót. 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 Wreszcie potyka się. Upada. Wstaje. Wstaje. Zaczyna wszystko od początku. Pięć, sześć, siedem i... W Wielkiej Brytanii prognozowane wartości bezrobocia wśród młodych tworzą wielkie podziały w społeczeństwie, które tam nie istnieje. A u wybrzeży Afryki statek wioszący 2500 kontenerów pełnych MacBooków wywrócił się do góry dnem. I rybacy wyławiają teraz drogie elektroniczne części zapasowe. A zanurkowanie bez sprzętu na zagrażające życiu głębokości. Apple płaci potworne ceny z funduszu ubezpieczeniowego, który poniósł wielkie straty na giełdzie z powodu wywrócenia się statku do góry dnem. I wciąż nikt nie chce zaproponować alternatywnych rozwiązań. Bo rynek obecnie jest niestabilny. I trudno by było ocenić skutki ataków radykałów. Go! A pewna tancerka kręci się sama na scenie. I wykonuje obrót. Obrót za obrotem. I już nie daje rady. A potem sprawdza, czy dostała jakieś wiadomości. Rozciąga się przy tym. Uśmiecha do czasu do czasu. I wzdycha z ulgą. Powtarza ćwiczenie raz jeszcze. Go. Ale tym razem upada z wielkim impetem. I leży chwilę. A ludzie często mówią jej, że ma w sobie wiele uroku. Choć zasadniczo uważa się za osobę przeciętną. Tak sobie o tym myśli, leżąc i ciężko oddychając. Że czasem porównuje się z innymi w swoim wieku. Choć nigdy by się do tego nie przyznała przed innymi. Potem wstanie. Głęboko oddycha. Mimo zmęczenia próbuje powtórzyć. Wolno. I dokładnie. Wszystkie kroki. Stara się. Wyczuć własne ciało. I jeszcze zwalnia. Zwalnia.
zwalnia tak bardzo, że ruch staje się ledwo widoczny. W domu wypiję herbatę! Wreszcie dostała pracę jako tancerka w zespole na 2 lata. A wcześniej studiowała i pracowała od czasu do czasu z różnymi choreografami. Studia opłacała dzięki pracom dorywczym. Brała udział w wielu bezpłatnych workshopach ze znaczącymi choreografami. Dzięki pracom dorywczym mieszkanie opłacała. Dzięki pracom dorywczym jej życie było dorywcze. Tak jak wszystkie jej możliwości i zamiary. Jej ciało było w dorywczym stanie. Mogła liczyć na 4, góra 6 dorywczych lat. A potem jej ciało zacznie działać przeciwko niej. Będzie musiała ćwiczyć więcej. I będzie jej to przychodziło coraz trudniej. Do tego czasu musi pomyśleć, skąd weźmie pieniądze. I jeszcze się musi zastanowić, co ze sobą zrobić do tego czasu. Ja ją przeraża. Wolałaby o tym nie myśleć. Najchętniej by w ogóle o tym nie myślała. Nie chcę sobie zadawać pytania. Co zrobi ze sobą pewnego dnia? I czy jej droga na coś pozwoli i da jakieś osiągnięcia? Może to tylko coś dorywczego. I czasem zadaję sobie pytanie. Czy inni już coś ze sobą zrobili? I osiągnęli to, co chcieli? Są w miejscu, w jakim chcieli? Bo ona boi się, że któregoś dnia się obudzi i pomyśli sobie: wreszcie stałaś się tym, kim zawsze chciałaś być. Jesteś już sobą. A może to ktoś, kim ona nigdy nie chciała być. Ale stała się sobą, jest teraz sobą, jaką nigdy nie chciała się stać. To ją przeraża. Bo zawsze na taką siebie czekała. Może to jest to miejsce, to jest to miejsce. To miejsce zrobiło z niej kogoś, kim ona nigdy nie chciała być. I ona sama przyznaje się przed sobą do tych lęków. Nie chce tego. Nie, bo wolałaby zachować jasne myśli. Więc szybko wypija herbatę i przegląda gazetę. A kiedy komórka zaczyna dzwonić, cieszy się i czuje się młodsza. Tak. W całym kraju protestują NGO-sy. Rosja rozważy ponowne użycie wojsk w Ameryce. Ceny ropy eksplodują. I to tylko telefon od matki, którą ona właściwie nawet lubi, ale może nie w tej chwili. Więc czeka, aż telefon przestanie dzwonić. I po chwili do niej odzwania.